Witajcie kochani. Jak widzicie, zmieniłam tło, to znaczy udałam się do innej części mieszkania, ponieważ wydaje mi się, że tutaj będzie lepiej, nie wiem, to się okaże. W planach mam przetestowanie jeszcze jednego miejsca, co myślę nastąpi w najbliższym czasie i wtedy po prostu zapytam Was o zdanie, które tło wolicie, także tyle tytułem wstępu. Natomiast przechodząc do meritum, dzisiaj opowiem Wam o trzech zapachach, jakie zużyłam w ostatnim czasie, a w zasadzie w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Prawdą jest, że ja dawno nie realizowałam tego typu materiału, to znaczy robiłam wcześniej denka zapachowe, dwa, jeśli się nie mylę, one Wam się tutaj wyświetlą na górze w proponowanych. I ostatni tego typu materiał opublikowałam na YouTubie we wrześniu 2015 roku, także dawno temu, ale też musicie sobie zdawać sprawę z tego, że i pewnie część z Was o tym wie, że z uwagi na to, że jestem perfumoholiczką i mam w swojej kolekcji naprawdę mnóstwo perfum, to jest mi bardzo ciężko doprowadzić do sytuacji takiej, w której zużyję jakiś flakon perfum do końca. Natomiast jeżeli to już następuje, to to oznacza ni mniej ni więcej, że po pierwsze bardzo lubię dany zapach, a po drugie, że często i regularnie go używam, także możecie być pewni, że te zapachy, o których Wam dzisiaj opowiem, właśnie takie są, czyli to są zapachy, które ja lubię, do których wrócę albo już wróciłam i takie, które z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Myślę, że dzisiejszy materiał też zadowoli tę część z Was, która od dłuższego czasu nie mogła się doczekać filmu na temat zapachów, ponieważ Wy pewnie doskonale o tym wiecie, ale ja wywodzę się ze świata perfum. Perfumy to jest taka dziedzina, na której ja się znam najlepiej, także myślę, że te osoby, które czekały właśnie na materiał zapachowy, będą ukontentowane, że tak powiem. Inna sprawa, że ja bardzo lubię opowiadać o zapachach, także mam nadzieję, że ten mój dzisiejszy materiał przypadnie do gustu również tym osobom, które na co dzień niezbytnio się perfumami nie interesują. Zacznę może od zapachu, o którym zdaje się, że nigdy Wam wcześniej nie wspominałam, przynajmniej nie na YouTubie, a jest to zapach, który bardzo lubię. I mam tutaj na myśli perfum Lanvin o nazwie Jean, które wyglądają następująco. I one ukazały się na rynku w 2008 roku, także istnieją już 8 lat i to jest bardzo ważne i znamienne w kontekście zapachów, dlatego że ja już Wam o tym kiedyś wspominałam, ale w związku z tym, że dzisiaj produkuje się mnóstwo zapachów, niewiele z nich ma szansę przetrwać na rynku dłużej niż kilka lat i ten zapach, Lanvin Jean, należy właśnie do takich wyjątków, także on już jest bardzo, bardzo długo na rynku, co oznacza, że on się ludziom, a de facto kobietom bardzo podoba, ponieważ to jest kobiecy zapach. Natomiast nazwa tego zapachu pochodzi od imienia założycielki marki i ten zapach, a w zasadzie woda perfumowana, jest dostępny w sprzedaży w trzech pojemnościach, 30, 50 i 100 ml. I ja wcześniej posiadałam większą pojemność, która wygląda nieco inaczej niż ta mniejsza. Otóż każdy flakon, który jak widzicie jest bardzo prosty, jakby pod tym kątem nie wyróżnia się na tle innych. Natomiast każdy flakon jest opatrzony takim kawałkiem materiału w kolorze różowym, jak żeby inaczej, który nawiązuje właśnie do krawiectwa i do mody. Natomiast te większe flakony mają dodatkowo taką jakby tiulową, też różową wstążeczkę, która owija flakon i to wygląda tak bardzo ładnie i romantycznie. Dodaje temu flakonowi uroku. Niestety 30 tej wstążeczki nie posiada. Natomiast wszystkie flakony posiadają również taki bardzo charakterystyczny, emblematyczny dla Lanvin korek, który przedstawia matkę z dzieckiem ubrane w takie balowe suknie. I dla tych z Was, którzy nie wiedzą, ten właśnie wizerunek matki z dzieckiem w tych sukniach jest częścią logotypu Lanvin i wywodzi się stąd, że Jean zasłynęła, a w zasadzie rozpoczęła swoją działalność od projektowania różnych sukni i kostiumów dla swojej córeczki i stąd właśnie ich wizerunek znajduje się na korku tego zapachu i nie tylko tego, bo on się przewija również w innych perfumach tej marki. Natomiast jeżeli chodzi o sam zapach, to jest to zapach bardzo lekki, delikatny,
idealny do noszenia na co dzień, to jest zapach kwiatowo-owocowy, w którego składzie wyczujemy między innymi maliny, jeżyny, gruszki, owoce cytrusowe, ale też piwonie i frezje, które ja osobiście bardzo w perfumach lubię. I ten zapach otwiera się właśnie takim wirującym, owocowym bukietem, który jednak po kilkunastu sekundach, że tak powiem, się ucisza i do głosu zaczynają dochodzić kwiaty. Natomiast ten zapach w swojej budowie jest dość linearny, on się nie rozwija w miarę upływu czasu, także nie można od niego oczekiwać, że będzie nam opowiadał jakąś historię zmieniającą się w czasie trwania na skórze. Natomiast mimo, że to nie jest jakieś perfumeryjne dzieło, jakiś kamień milowy, to jest to zapach bezpretensjonalny, ale nie tandetny. Jest też słodki, ale bez przesady. Jest niesamowicie wyważony, to znaczy to jest taki zapach, słuchajcie, który jest komplementogenny, ale też taki, który będzie idealnym prezentem dla kobiety niemal w każdym wieku, ponieważ to jest zapach, który podoba się prawie każdej kobiecie, niezależnie od jej preferencji zapachowych. On jest po prostu taki uroczy, przyjemny, delikatny, romantyczny. Takimi określeniami właśnie można go nazwać. I z tego też względu on nie wywołuje żadnych negatywnych emocji, wręcz przeciwnie. Same pozytywne. Także powiedziałabym, że to jest taki zapach też między innymi ze względu na składniki i na swoje właściwości, który właśnie idealnie nadaje się do noszenia na co dzień. To nie jest zapach uwodzicielski, także odradzałabym używanie go na randki. Natomiast noszenie go jest bardzo przyjemne, bym powiedziała. I powiem Wam, że ten właśnie zapach, że on się idealnie sprawdza wiosną i latem. Ja wiem, że teraz mamy jesień. Natomiast wiecie, jest taka zasada, mówi się, że latem powinno się używać świeżych zapachów, ponieważ one sprawiają, że jest nam chłodniej i czujemy się lepiej, a zimą powinniśmy używać zapachów otulających, cieplejszych. I jak najbardziej ja się z tym zgadzam, natomiast polecam Wam też testowanie zapachów w zupełnie innych okolicznościach. Czyli tak jak Wam teraz powiedziałam, ten zapach się idealnie nadaje na wiosnę i lato, ale uwierzcie mi, że w momencie, kiedy przetestujecie go również w taką porę jesienną w ciągu dnia, to możecie się spodziewać takich bardzo miłych doświadczeń olfaktorycznych. Także radziłabym Wam również testować zapachy, które nie są przeznaczone na daną porę roku, do tego, żeby właśnie ich wtedy używać, ponieważ może to być dla Was naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. To, tak jak powiedziałam, nie jest woda toaletowa, tylko woda perfumowana, co oznacza, że na skórze utrzymuje się około kilku godzin, ale nie jest to zapach, który ma jakiś niesamowity ogon i wszyscy dookoła będą go wyczuwać, także tego też nie należy się po tym zapachu spodziewać. Reasumując, jest to zapach, który idealnie sprawdzi się w przypadku kobiet, które poszukują zapachu takiego przyjemnego, lekkiego, delikatnego do noszenia na co dzień. Oczywiście porą letnią i wiosenną, o czym już wcześniej wspomniałam, ale też jest to zapach dla kobiet, które lubią takie nuty zapachowe jak właśnie owoce i piwonia i frezja, także lubią kwiaty, co ja mówię, lubią zapachy kwiatowo-owocowe, także przede wszystkim tym kobietom bym je polecała, natomiast ja sama je również bardzo lubię, nie tylko dlatego, że mają różowy kolor, aczkolwiek wiecie, że ja mam tych perfum w takim kolorze bardzo, bardzo dużo. On ma jeszcze taką wersję bardziej drapieżną, bardziej fioletową kolorystykę, także jeśli nie jesteście zainteresowane takimi lekkimi zapachami, to możecie sobie zaopatrzyć też w tę mocniejszą wersję, także ja oczywiście Wam gorąco, gorąco polecam ten zapach, zwłaszcza, że to nie jest żaden bestseller sprzedażowy, także nie pachnie nim co druga osoba na ulicy, co jest zawsze, jak wiecie, w moim mniemaniu in plus. I wiecie, kto używa jeszcze tego zapachu? Teraz mi się właśnie przypomniało. Magda z bloga My Pink Plum. To jest jej ukochany zapach. I Karolina z kanału Stylizacja. Także myślę, że już część z Was przynajmniej spotkała się wcześniej z tym zapachem. Także jeszcze raz gorąco, gorąco go Wam polecam. Naprawdę, jeżeli nie dla Was, to w prezencie. Nie będziecie żałować, jeśli go kupicie. O, tak bym zakończyła swój wywód na temat tego zapachu. Kolejnym zapachem, o którym koniecznie muszę Wam dzisiaj opowiedzieć, a który zużyłam w ostatnim czasie, nad czym bardzo, bardzo ubolewam, jest zapach niszowej marki The Different Company o nazwie Sublime Balkis.
I teraz, jeśli dobrze pamiętacie, ja robiłam odrębny materiał filmowy dotyczący marki The Different Company. Pisałam o niej też na blogu, link do niego znajdziecie pod spodem. Robiłam też wpis na temat najlepszych moim zdaniem zapachów tej marki, wśród których był właśnie Sublime Balkis, ale muszę Wam się przyznać szczerze do tego, że uważam, że to jest zapach, który jest zdecydowanie najlepszy z całego portfolio The Different Company. I w jego składzie znajdziemy między innymi bez, róże, paczulę i czarną porzeczkę, którą ja osobiście bardzo, bardzo w perfumach lubię. Jaki to jest zapach? Jest to zapach niesamowicie oryginalny i nietuzinkowy. Byłoby mi bardzo ciężko porównać go do jakiegoś innego, który już istnieje na rynku. Ze względu na jego zapach, on się idealnie nadaje do noszenia na co dzień. Przede wszystkim wiosną i latem, ale oczywiście nie tylko. I tutaj taka moja uwaga dla wszystkich pań, które mnie teraz oglądają. Jeżeli, moje drogie panie, pracujecie w środowisku biurowym i jesteście kobietami biznesu, sukcesu, poszukujecie zapachu, który świetnie sprawdzi się właśnie w pracy, to Sublime Balkis jest do tego stworzony. Po prostu to jest taki zapach, który nie narzuca się innym, nie zostawia ogona, ale w którym czujecie się bardzo dobrze, profesjonalnie. I to jest też taki zapach, który buduje dystans, co jest bardzo potrzebne w środowisku pracy. Także do takiej grupy kierowałabym i takiej grupie kobiet polecałabym ten zapach. Sublime Balkis powstał w 2008 roku i stworzyła go córka jednego z najsłynniejszych perfumiarzy na świecie. Mam tutaj na myśli Jean-Claude Elena, który to jest naczelnym nosem zapachów Hermès. Jest to, i tutaj taka ciekawostka, też bestseller sprzedażowy. Najlepiej sprzedający się zapach marki The Different Company. I teraz powinno mi to przeszkadzać, ale wcale tak nie jest, a to dlatego, że jeżeli jakiś zapach niszowy jest bestsellerem, to jednak to jest zupełnie inny wymiar bestsellerowości, jeśli mogę się tak wyrazić, niż w przypadku perfum mainstreamowych, bo w niszy, nawet jeżeli jakiś zapach świetnie się sprzedaje, to i tak szansa na spotkanie drugiej osoby, która będzie nim pachniała, jest bardzo niewielkie, właśnie ze względu na niszowość tej kompozycji. Gdybym miała powiedzieć na temat tego zapachu coś więcej, to powiedziałabym, że jest to taki nowoczesny szypr, kwiatowo-owocowy, który z jednej strony jest taki zielony i świeży, a z drugiej kwiatowy i nieco cierpki. Świetnie współgra z białą koszulą, także jeżeli szukacie takiego zapachu, który z jednej strony jest niezobowiązujący, a z drugiej pomoże Wam budować profesjonalny wizerunek, to ja ze swojej strony mogę go Wam bardzo, bardzo polecić. Polecam również łączenie go z molekułami, łączenie go z innymi zapachami, ponieważ to może się okazać bardzo ciekawe w skutkach, że tak powiem. I sam zapach jest dostępny w dwóch pojemnościach, 50 ml i 90 ml. 90 umożliwia dokupowanie późniejsze do niej wkładów. Bardzo podoba mi się też to, o czym nie wspomniałam na początku, a powinnam była, że flakon ma taki bardzo prosty kształt i korek, który jest, może pewnie tego nie widać, ale bardzo ciężki, jednak on sprawia, że ten flakon troszeczkę waży w momencie, kiedy weźmiemy go do ręki. Natomiast no nie wiem, słuchajcie, ja nie mogę się nachwalić tego zapachu. Uwielbiam go. Uważam, że to jest jeden z najlepszych zapachów, z jakimi ja miałam styczność. Także gorąco, gorąco polecam Wam testy. Trzeci, a zarazem ostatni zapach, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest zapach marki Issey Miyake o nazwie Scent. I jak widzicie, nie posiada korka, ponieważ nie wiem, tak intensywnie go eksploatowałam, że gdzieś go zgubiłam. Także niestety pokazuję Wam wadliwy, że tak powiem, egzemplarz. Natomiast ja kilka razy już o tym zapachu wspominałam. To jest woda toaletowa, ale pomimo tego pachnie tak długo, jakby to była woda perfumowana. Także jest to bardzo trwały zapach. I używałam go głównie na siłowni, a de facto po siłowni, ponieważ ten zapach wzmagał efekt u mnie czystości, świeżości,
którą ja bardzo, bardzo lubię. W składzie tego zapachu znajdziemy m.in. werbenę, piżmo i jaśmin, za którym, jak wiecie, nie przepadam, ale znowu to jest taki wyjątek, scent, w którym ten jaśmin mi nie przeszkadza, ponieważ wykorzystano go w taki sposób, że jest on noszalny, jak dla mnie przynajmniej. Natomiast wyczuwalne tutaj jest też piżmo. Jeżeli chodzi o skojarzenie, jakie przywołuje ten zapach, to jest takie skojarzenie jak na przykład świeżo ścięta trawa. Notabene to jest jeden z ulubionych zapachów ludzi w ogóle, między innymi obok kawy. Pomięte źdźbła trawy, kolejne skojarzenie, albo zapach łąki nad ranem i rosy spoczywającej na trawie. Także podejrzewam, że możecie sobie mniej więcej wyobrazić, czego można się po tym zapachu spodziewać. Jest on z jednej strony świeży, a z drugiej otulający. Ma w sobie coś takiego, co sprawia, że jest ciepły. Jest to oczywiście zapach zielony, idealny do stosowania wiosną i latem, natomiast jest to też zapach nietuzinkowy, on się nie będzie podobał każdemu, także radziłabym go nie testować, nie zamawiać, mówiąc kolokwialnie, w ciemno, tylko po prostu sprawdzić, czy takie klimaty zapachowe nam odpowiadają, ponieważ może się okazać, że zamawiając go w ciemno trafimy, że tak powiem, kulą w płot. Jest to zapach na pewno taki, który sprawia, że czujemy się wyciszeni. Kojarzy mi się z takim białym, prostym, astetycznym wnętrzem. On nigdy nie był bestsellerem sprzedażowym, nie cieszył się popularnością w perfumerii, ponieważ on pojawił się w sprzedaży w roku 2009. Także ja wtedy pracowałam jeszcze w perfumerii, więc mogę Wam tyle na ten temat powiedzieć. Jest dostępny w kilku pojemnościach. Jest to też zapach taki, który jest dość, powiedziałabym, blisko skórny. Mogłabym go używać również w środowisku pracy, gdybym pracowała w biurze, także pod tym kątem też można na ten zapach, że tak powiem, spojrzeć. Podoba mi się też butelka oszroniona i z zielonymi napisami nawiązującymi do całej koncepcji, do źdźbła trawy i do składników znajdujących się wewnątrz tego zapachu. Także polecam Wam również testy, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałam, testy, a dopiero później ewentualnie zakup. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko. Opowiedziałam Wam o trzech zapachach, które zużyłam w ostatnim czasie. Ciekawe, kiedy zrealizuję kolejny tego typu materiał. Napiszcie mi proszę, czy znacie któryś z zapachów, które Wam dzisiaj opisałam. Jeśli tak, to co o nich sądzicie? Które perfumy najbardziej przypadły Wam z mojego opisu do gustu? I też ciekawi mnie, jakie perfumy Wy zużyłyście w ostatnim czasie. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie linki do wszystkich materiałów, o których wspominałam w trakcie trwania dzisiejszego filmu. Dokładne nazwy perfum, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, wraz z linkami do sklepów, w których można je kupić. Linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których można mnie spotkać. Gorąco zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie i dołączenia do obserwatorów mojego Snapa. Co takiego znajduje się jeszcze w opisie? Oczywiście lista kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, rzeczy, które mam dzisiaj na sobie. Także wszystko możecie znaleźć w opisie pod filmem. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Ja tymczasem bardzo gorąco dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas. Zachęcam oczywiście do klikania kciuków w górę, jeśli filmik Wam się podobał i jeżeli chcielibyście, żebym robiła więcej materiałów o tematyce zapachowej. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału i oczywiście newslettera. Tymczasem się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!